smakkujaw.pl, śmietanowy tort kokosowo-ananasowy. Przyrządzę dzisiaj znakomity tort ananasowo-kokosowy. Robię to na prośbę mojego przyjaciela, który uwielbia słodkości, a w szczególności ciasta, które wzbogacane są kremem przygotowanym na bazie bitej śmietany i połączony z owocami. A zatem będziemy potrzebowali, mam tu już gotowe dwa spody tortowe, są to spody biszkoptowe, jasne. Do kremu wykorzystamy dwa opakowania serka mascarpone, to są opakowania po 250 g, 100 g cukru pudru, cukier waniliowy, a także 400 g śmietanki 30%. Jest to taka śmietanka, która nadaje się do ubijania i do deserów. Nasz krem wzbogacimy dodatkowo wiórkami kokosowymi. Zużyjemy pół tego opakowania, czyli około 100 g. Biszkopty nasączymy naparem kawowym. Ja już mam tutaj przygotowany, ponieważ on musiał odrobinę przestygnąć. Robimy go ze 125 ml wody, 3 łyżek rozpuszczalnej kawy, 100 ml soku z ananasa, a także 50 g cytrynóweczki. Mamy tutaj cytrynóweczkę sporządzoną własnoręcznie na spirytusie. Oczywiście, jeśli przygotujemy deser dla dzieci, możemy z tego alkoholu zrezygnować. Będzie potrzebna również puszka ananasów. My tutaj już mamy pokrojoną w taką kosteczkę. Do ozdobienia naszego tortu wykorzystamy płatki migdałowe, które uprażymy na suchej patelni, a także gorzką czekoladę, którą posiekamy. A zatem zabieram się do pracy. Do miseczki wrzucam serki mascarpone. I drugie opakowanie. Dodaję cukier puder. No, cukier waniliowy, cukier puder zaraz dodam. Dodaję cukier. I to wszystko przemieszam. Na razie łyżką. Teraz to wszystko utrę pałką. Wszystkie składniki muszą się dobrze połączyć. Masę serową mamy już dobrze utartą, a zatem dodaję wiórki kokosowe. Wszystko razem połączę. Och, wiórki przepięknie pachną. Wszystkie składniki mam już dobrze wymieszane, a zatem odstawiam i zabieram się za ubijanie śmietany. Wlewam śmietanę do pojemnika i będę ubijała na sztywno. O, śmietanę mam już idealnie ubitą. Powinna ubita być tak, że jak odwrócimy, to śmietana nam nie wypada. A zatem teraz połączymy nasz serek mascarpone z dodatkiem cukru, z bitą śmietaną. Robimy to delikatnie. Przekładamy śmietanę. Przekładamy śmietankę. I zaraz wszystko delikatnie wymieszam i krem do naszego pysznego tortu będzie gotowy. Krem mam już gotowy, a zatem zabieram się szybciutko za prażenie migdałów. Na rozgrzaną patelnię sypuję opakowanie migdałów. Oczywiście nie dodaję tutaj żadnego tłuszczu, one powinny się uprażyć i prażymy je na taki, no, złotawo, lekko brązowawy kolor. Wtedy one zdecydowanie lepiej smakują. Można dodać oczywiście bez tej obróbki termicznej, ale nie są takie smaczne i tak ładnie nie będą zdobiły naszego tortu. Migdałki już mamy uprażone. Zobaczcie, że już nabrały takiego złocistego koloru. Wydzielają przepiękny aromat, a zatem wyłączam gaz i zostawiam do przestygnięcia. Uprażyłam migdały, a zatem wszystkie składniki do naszego tortu mam już gotowe. Teraz
nasączę biszkopty naparem kawowym. Robię to pędzlem, jest po prostu wygodniej. Teraz nałożę warstwę kremu. I równomiernie rozprowadzę. Krem mam już rozprowadzony. Wykładam teraz ananasy pokrojone w taką kosteczkę. Też staram się w miarę równomiernie rozprowadzić. Kończę wykładać ananasy. Mam kolejną warstwę i nakładam kolejny biszkopt. I znowu będę go nasączała naparem kawowym. Przypominam, wzmocnionym cytrynóweczką. O, robię w ten sam sposób. O, torcik już jest nasączony. Wykorzystałam cały napar. I teraz wykładam kolejną porcję kremu. I znowu rozprowadzę łopatką. Rozprowadzam krem. Zbliżam się już do końca mojej pracy, a zatem ozdabiam tort migdałkami uprażonymi. O, tak rozsypuję w miarę jakoś tam równomiernie. Ja w międzyczasie posiekałam czekoladę na takie większe kawałeczki. Wtedy ona fajnie chrupią. Teraz odrobinę czekolady. Nasz pyszny tort ananasowo-kokosowy jest już gotowy, prawie gotowy, bo oczywiście on powinien postać w lodówce co najmniej 3-4 godziny, a zatem musimy powstrzymać swój apetyt. Wtedy się schłodzi i wszystkie składniki się dobrze zwiążą. Jak widzieliście, przygotowanie tego tortu to no, niecała godzinka. Jest naprawdę doskonały. Jak na tort, to nie jest czas zbyt długi. Nadaje się na wszelkie okoliczności urodzinowe, imieninowe. Wybornie smakuje z filiżanką aromatycznej kawy, a zatem gorąco polecam i życzę smacznego.